Halo, halo, witamy Państwa, a witają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na ligowe emocje, których mam nadzieję dziś nam nie zabraknie. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Wyjdą na boisko w ustawieniu 4-5-1 z bocznymi pomocnikami wspomagającymi środkowego napastnika. Możemy się teraz przyjrzeć ustawieniu, w jakim zagra dzisiaj Wisła Kraków. Zagrają w ustawieniu 4-3-3, próbując stwarzać zagrożenie akcjami oskrzydlającymi i zejściami z boku w pole karne. Rozpoczyna się pierwsza połowa. Zero. Szansa dla Wisły. No i wypchnął rywala za linię. To jeszcze nie koniec akcji. Złe podanie i strata w środku pola. Kapitalne podanie. Jest szansa. Ach, do szczęścia zabrakło paru centymetrów. Zero. Może być groźnie. Oddalają grę od strefy obronnej. I będzie rzut rożny. Znakomicie chwyta. Zero. Ładnie wymieniają podania. Uderzenie. No, niecelny strzał. Widać, że jest załamany. No i mamy stratę piłki. No teraz mają szansę. Strzela! Dobra pozycja do oddania strzału. Fantastycznie klepią. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Piłka trafia do bramkarza. Gra na czas. No i słyszymy gwizdy. Zero. Akcja skrzydłem. Dobre podanie. Zero. Wspaniałe podanie. No błąd, strata. Dobrze, udane, czyste odebranie piłki. Odegrał ponownie piłkę. Uwaga, popatrzmy, atak Wisły.
Michał Żyro. Koniec pierwszej części spotkania. Remis bezbramkowy. No nie jest raczej zadowolony ze swojej gry w pierwszej połowie. Remisowa pierwsza połowa, nie zdobył bramki i w ogóle go na boisku nie było widać. Musi się lepiej postarać w drugiej połowie, o ile trener w ogóle na nią go wypuści. Zaczyna się druga połowa, a rzęsisty deszcz nie przestaje padać. Murawa bardzo namokła. Cała seria podań, aż przyjemnie patrzeć. No zobaczmy, czy sobie poradzi. No blisko do bramki i jest rzut wolny. Świetnie, brawa dla bramkarza. I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. Dobrze piąstkuje, daleko, do przodu. Dobre podanie. Dobra okazja. Rzut wolny, niebezpiecznie blisko bramki. Ładnie wyskoczyli zawodnicy w murze i zablokowali piłkę. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Ładne zagranie. Nie może być inaczej. Rzut rożny. Jest gol! Piękne rozegranie, które zaowocowało zdobyciem gola. Pewne uderzenie po perfekcyjnym dośrodkowaniu z prawego skrzydła i bramkarz jest bez szans. Zasłużona nagroda za ładnie wypracowaną akcję na skrzydle. Ależ bramka, precyzyjne dośrodkowanie z rzutu rożnego, przepiękna główka. Tak, musieli tę akcję ćwiczyć na treningach. No, do drugiej połowy przyszło nam poczekać, żeby zobaczyć bramkę w tym meczu. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Strata w środkowej strefie boiska. Odzyskali piłkę w środku pola. Jest obrońca, gdzie być powinien i znakomicie blokuje. Muszą uważać gracze Wisły Kraków. Wciąż w defensywie. Rzut rożny dla rywala. A i teraz strata. Trener szykuje zmiany. Zawodnicy już czekają przy linii bocznej. I jeszcze nie wiadomo, który z nich pierwszy wejdzie do gry. Żyro. Sędzia dopatrzył się zagrania ręką. Słuszna decyzja trenera. Jego zespół przegrywa, zdecydował się na zmianę. Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożytek.
Zobaczmy jeszcze raz bramkę dającą prowadzenie w tym meczu. Fantastycznie z obrębu pola karnego posłana głową piłka pada do bramki w prawym dolnym rogu. Zaskakująca decyzja trenera. Nieczęsto się to ogląda. Aż potrójna zmiana. No, błysnął teraz klasą. Dostrzegł partnera. Uderzenie. Piękna interwencja. Mamy rzut rożny. Szkoda! Obok bramki. Powinien był trafić z tego miejsca. Zero. No najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze drużyny i dokona zmian zawodników. Przy linii bocznej trwają już gorączkowe przygotowania. Czas ucieka nieubłaganie. Druga połowa. Słuszna decyzja trenera. Wprowadza jednego nowego gracza. Może on poderwie zespół do walki. Chyba remis jest poza zasięgiem rywali Wisły Kraków. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Podanie po skrzydle. Ach, kapitalne podanie. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Przeciwnicy oddaje strzał. Taka sytuacja to mogła być decydująca akcja. Oby tylko teraz nie uszło z nich powietrze. Muszą walczyć dalej. Bardziej precyzyjnie, kto wie, a tak to piłka przechwycona. Koniec coraz bliżej, rzut rożny, prowadzą jedną bramką, ale mają szansę na podwyższenie wyniku. To może być Żyro, gol, bramka dla Wisły. Ta bramka nie powinna zaskakiwać, musiała w końcu paść, biorąc pod uwagę, ile oddali strzałów i jaką mają przewagę. Rzeczywiście panują dziś na całym boisku i narzucili rywalowi swoje warunki. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. No i prowadzą w tym spotkaniu 2-0. To spotkanie zakończone. Przeszło już do historii. Koniec spotkania i wygrana drużyny, która rzadziej była przy piłce. Może i była rzadziej, ale potrafiła to lepiej wykorzystać. Ma za sobą udany mecz. Chyba nic nie można mu zarzucić. Bardzo dobrze dziś zagrał, strzelił piękną bramkę, która ułatwiła drużynie sięgnięcie po zwycięstwo w tym spotkaniu.